no, daje owoce konkretniejsze, szczyt NATO, czy szczyt na przykład G7 czy G8, który też rozpoczął się dzisiaj na Sycylii. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. No, na pewno szczyt G7 ma duże znaczenie dla perspektyw gospodarki. Ale konkretniejszy chyba jest NATO, w konkrety bogactwa. Ale na pewno dla nas bardzo istotny jest szczyt NATO w Brukseli. No, bo tutaj zawsze wchodzą istotne dla nas kwestie bezpieczeństwa europejskiego. No, dla nas jest to jeden z najważniejszych problemów dla Polski. Ale wracając do szczytu NATO w Brukseli. Ja się nad tym tak zastanawiałem i powiem tak, że ten szczyt na pewno był wyjątkowy. Wyjątkowy chyba dlatego, że był bardzo krótki. Ja nie pamiętam, żeby szczyt NATO tak krótko trwał. Chyba to jest najkrótszy szczyt od kilku, a może nawet od kilkunastu lat. To po pierwsze, na pewno wyjątkowy ten szczyt był dlatego, że nie zapadły tam w zasadzie żadne decyzje. Obie strony, czyli zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jak i europejscy członkowie Paktu Północnoatlantyckiego, tak naprawdę w czasie tego szczytu usiłowali sondować swoje intencje odnośnie dalszego funkcjonowania NATO. Gra w istocie toczy się o to, jak będzie dalej funkcjonowało NATO, a przede wszystkim kto i jakie będzie ponosił koszta związane z jego istnieniem. Ten problem został w zasadzie postawiony już w ubiegłym roku, w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa, kiedy on wielokrotnie o tym mówił. Ale w Brukseli Donald Trump na pewno wysłał zachodnioeuropejskim sojusznikom USA taki czytelny sygnał, czyli sygnał mówiący o tym, musicie płacić więcej na funkcjonowanie NATO. Trump w zasadzie mówił o tym wprost. To słynne jego zdanie, że większość państw NATO wciąż nie płaci na obronę tyle, ile powinny. I to jest nieuczciwe wobec amerykańskich podatników. No jest jasne, że słowa te były przede wszystkim skierowane pod adresem Niemiec, które o dziwo, będąc najbogatszym, silniejszym krajem w Europie, wydają na obronę niewiele więcej niż 1,5% ze swojego budżetu. A więc dużo mniej niż zobowiązani są do tego członkowie NATO. No przypomnijmy, że chodzi o wydatki z budżetu co najmniej 2%. Niemcy tego nie wydają i tak jest już od kilku lat. Ja myślę, oceniając ten szczyt, że wszystko zmierza do takiej już decydującej batalii o kształt NATO, jego funkcjonowanie w przyszłości. Jeśli zachodnioeuropejscy członkowie NATO nie będą ponosili wydatków na obronę rzędu tych wspomnianych 2%, to na pewno Donald Trump będzie dążył do ograniczenia amerykańskich sił w Europie Zachodniej. Innym jego posunięciem może być przesunięcie części amerykańskich sił z Niemiec do Europy Wschodniej, no, między innymi do Polski. Oczywiście w tym przypadku może chodzić również o przesunięcie na wschód strategicznych amerykańskich instalacji militarnych. Oceniając tak, reasumując to, myślę, że to, że dojdzie do jakiejś takiej rozgrywki pomiędzy amerykańskim prezydentem a zachodnioeuropejskimi sojusznikami odnośnie kształtu NATO, no to jest perspektywa korzystna dla Polski. To znaczy my możemy na tej rozgrywce zyskać, a nie stracić. Więc myślę, że to jest taka pozytywna perspektywa. Polska dyplomacja musi być chyba bardziej aktywna, no, bardziej śledzić ten temat, pilnować i podejmować działania, pewne ruchy wyprzedzające. Bo oczywiście przesunięcie amerykańskich sił z Niemiec do Polski z perspektywy bezpieczeństwa Polski jest dla nas bardzo korzystnym posunięciem. No właśnie, ale takie, bo był taki czas, to nie jest tajemnicą, że rozumiano, że tutaj konkurentem, wrogiem tutaj paktu NATO jest Układ Warszawski, Związek Radziecki. To było wszystko teraz jasne. A teraz na przykład jest pytanie, czy
NATO patrzy na stronę tutaj wschodnią, na Rosję, czy bardziej obawia się tutaj państwa ISIS, prawda, terrorystów. Więc jak to też wygląda, jak to trzeba będzie, nie jestem generałem jakimś tam, czy prezydentem, ale rozważyć no, układ sił. Oczywiście z ust Trumpa popłynęły również sugestie, że NATO musi się w przyszłości bardziej zaangażować w walkę z terroryzmem, w walkę z ISIS. Oczywiście pojawiały się takie akcenty, ale myślę, że tak naprawdę kluczowym są relacje tutaj pomiędzy NATO a Rosją, no bo to jest generalnie taka jedna z głównych podwalin całej konstrukcji euroatlantyckiego bezpieczeństwa światowego, które zostało stworzone po wojnie. Oczywiście nie ma dzisiaj układu warszawskiego, ale mimo wszystko istnieje to zagrożenie ze strony Rosji. Nawet jeśli ono nie pada z ust polityków, z ust prezydenta Trumpa, to wszyscy wiedzą, że tak naprawdę największym zagrożeniem w Europie jest Rosja, jej zachowanie, jej posunięcia. To, z czym się spotykamy od kilku lat ze strony Rosji, na pewno potwierdza tylko to, że tej konstrukcji euroatlantyckiego bezpieczeństwa zagraża w Europie przede wszystkim Rosja. Oczywiście aspekt terroryzmu jest również istotny, zwłaszcza w aspekcie ostatnich zamachów. Możemy się spodziewać kolejnych takich zamachów. I tutaj pewnie również będzie toczyła się dyskusja, na ile NATO ma zaangażować się w walkę z terroryzmem. To w zasadzie problem otwarty. No ale mówię, to jest problem niejako, powiedziałbym, ważny, ale drugorzędny. No tak. Tylko mówię jeszcze raz, to tak mi się wydaje, że inaczej swoje obawy w stosunku do terrorystów ujawnia Rosja, inaczej Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone. To jest tu bez dyskusji. No niewątpliwie, no Amerykanie mają tak silne doświadczenie terroryzmu, zamach na World Trade Center, że no, żadne z europejskich państw takiego doświadczenia nie ma, no nie mówiąc już o Polsce. No, wtedy uderzono niejako w serce Ameryki. Nie było drugiego takiego zamachu spektakularnego, który by ugodził tak mocno w dane państwo, zwłaszcza w mocarstwo. I oni zupełnie inaczej podchodzą do kwestii terroryzmu niż w Europie Zachodniej. No, Europa Zachodnia, kraje Europy Zachodniej, wydaje mi się, że patrzą nadal bardzo liberalnie na problem walki z terroryzmem. Tak, przyglądając się tym decyzjom dotyczącym uchodźcom, no to jednak dowodzi to dalej takiego marginalizowania problemu terroryzmu. Wprawdzie no, są jakieś działania, stan wyjątkowy się wprowadza w Paryżu, tu, tam, no ale takie można odnieść wrażenie, że dla Europy terroryzm nie jest takim zagrożeniem jak dla Amerykanów. No właśnie. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Pan doktor Leszek Pieczek był naszym gościem. Po szczycie NATO rozmowa na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć Boże. Cześć Boże, pozdrawiamy. Jeden komentarz do wydarzenia, które no, wydarzyło się nie tak dawno. Mieliśmy już w serwisach o tym mowa, więc atak na Koptów w Kairze, który dokonał się kilka godzin temu. Naszym tutaj gościem, komentatorem jest pan doktor Bartłomiej Grysa. Tutaj dwumiesięcznik Miłujcie się i także publikacje na ten temat, na temat sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie także w Egipcie. Pamiętamy ostatnie rozmowy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Witamy serdecznie, panie doktorze. Witam również wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Właśnie jaki pana komentarz jest jednoznaczny, ale co do tej pory wiemy, no może przypomnijmy jeszcze korzenie tutaj tego problemu. Koptowie to są egipscy chrześcijanie, którzy giną za wiarę i co więcej. Tak.
Koptowie to są ci chrześcijanie, którzy zostali zewangelizowani, ci, którym przyniósł Ewangelię Święty Marek, potomkowie faraonów starożytnych. Ci, którzy zachowali Ewangelię przez wieki, pomimo też najazdu islamu. I też tutaj chciałem zauważyć, że takie powiązanie między tym atakiem a rozpoczynającym się jutro, w zasadzie dzisiaj jest tam Ramadanem, postem tak obowiązkowym dla wszystkich muzułmanów. Niestety w Ramadanie te ataki na niemuzułmanów, na chrześcijan się nasilają bardzo mocno. I to właśnie mamy przykład, że tutaj no, ten autobus zaatakowany, 23 osoby, co najmniej 23 osoby zabite, a to jest kolejny atak, tak? Mieliśmy w Niedzielę Palmową też atak w dwóch kościołach, 27 osób zabitych w Tanta i 17 w Aleksandrii. I w 2016 i tak dalej. I cofając się, to cały czas widzimy taką męczeńską historię tego kościoła. Oni wędrowali tutaj według relacji do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji, tak. Ale powiedzmy, to prawda, panie doktorze, że tutaj Koran mówi, że niewiernemu należy odebrać życie. Oczywiście tak. Koran wzywa muzułmanów do tego, żeby pozbawiać życia niemuzułmanów, jeżeli ci nie przyjmą islamu. I no, muzułmanie, którzy nie realizują dżihadu, świętej wojny, w zasadzie żyją w sprzeczności ze swoją religią. Oczywiście dla nas to lepiej, znaczy dla wszystkich niemuzułmanów to lepiej, jeżeli muzułmanin słucha sumienia odruchów ludzkich, ale no niestety religia wzywa ich do tego, żeby no, zabijać, żeby albo namawiać do przejścia na islam, albo zabijać w momencie, kiedy niemuzułmani nie wybierają chrześcijanie, na przykład nie wybierają islamu. I co do tego nie ma wątpliwości, nie ma dnia, gdzie by nie ginął właśnie chrześcijanin za to, że jest uczniem Chrystusa, za to, że należy do chrześcijan. To skala jest coraz większa. No, szacuje się, że co kilka minut na świecie ginie jakiś chrześcijanin. I to w większości, to w kraje, które prześladują chrześcijan, to są kraje muzułmańskie. Tak to dzisiaj wygląda. Czyli rzecz bardzo okrutna, straszna. Ja jeszcze przypomnijmy, co się, no bo na razie nie mamy, kto to się do tego przyznaje. Wiadomo, że to jest kraj muzułmański. Egipt nie tak dawno był Ojciec Święty, pomyślmy sobie. Natomiast są tutaj jawne organizacje, które przyznają się, pokazują filmy z cięć i tak dalej, chrześcijan. I mają to jako pewnie chwalenie się, prawda, przed światem. Tak, prawdopodobnie za atakiem stoi państwo islamskie, dlatego że no były członek państwa islamskiego, Ali Kamal potwierdził ostatnio związki państwa islamskiego z Bractwem Muzułmańskim, więc jeżeli to dokonało Bractwo Muzułmańskie czy państwo islamskie w Egipcie, to już w zasadzie no, na jedno wychodzi. To okazuje się, że te organizacje są mocno ze sobą powiązane, a Bractwo Muzułmańskie ma szczególne wpływy w Egipcie. No właśnie, tyle na razie wiemy, bo to są świeże informacje. Dobrze, że świat nie jest, przynajmniej w informacjach, prawda, obojętny na to, co się dzieje, no, ale popatrzmy, dzisiaj mamy tutaj Kair, Koptowie, w Europie też, prawda, no, przyznanie się państwa islamskiego do tego, co się stało, prawda, ostatnimi dniami, więc to wszystko pokazuje nam, że no, sytuacja jest napięta i tutaj, no nie wiem, bo nie chcę mówić, żeby świat oczekuje rozwiązania, ale pokojowego. No myślę, że niestety w okresie Ramadanu, czyli między tym 27 maja a 25 czerwca w tym roku, możemy się spodziewać bardziej nasilonych ataków. Tak to niestety wygląda. Co roku Ramadan wpływa na muzułmanów w taki sposób, że stają się bardziej agresywni. No popatrz, z drugiej strony to jakby Wielki Post nasz, prawda? To my mówimy o wyciszeniu, o zmianie myślenia, tak. o tym, żeby swoje ciało, prawda, też tutaj pościć i tak dalej, przygotować się duchowo, oczyścić, a tutaj niejako jest zachęta do tego, żeby się zbroić. Tak, są sytuacja odwrotna. Właśnie tak niestety Ramadan działa na wielu muzułmanów, ale też to jest okres, kiedy muzułmanie mają taką noc, jedną szczególną, kiedy zwracają się w osobistej modlitwie do Boga i wtedy dokonują się wizje Chrystusa. Także Ramadan jest też okresem, myślę, takiego wzmożonego wezwania dla chrześcijan, dla nas, żeby się modlić o nawrócenie muzułmanów, po prostu tych właśnie szawów XXI wieku. Niestety. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również. Wszystko pozdrawiam. Dobre. Z Panem Bogiem. Doktor Bartłomiej Grysa był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. To były wszystkie już punkty naszej audycji aktualności dnia. Wszystkie tematy w tej części. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Przed nami felieton Myśląc Ojczyzna, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Śpiewać każdy może. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Od kilku miesięcy mam przyjemność brać udział w pracach pewnego gremium ministerialnego, skupiającego swoją uwagę na próbie reformy ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. W pracach tego gremium zauważam z niepokojem pewną niebezpieczną moim zdaniem tendencję, jaką jest marginalizowanie kultury. W prezentacji projektów nowej ustawy, która miała miejsce kilka miesięcy temu, pojawiły się dwa kluczowe hasła, mówiąc współczesnym językiem, dwa hasztagi. Jeden hasztag, czy jedno hasło to plan Morawieckiego, a drugie strategia Gowina. Zabrakło mi wśród tych haseł nazwiska trzeciego wicepremiera i hasła misja Glińskiego. Sprawa polityki kulturalnej państwa jest niezmiernie istotna. W moim odczuciu misja obecnego Ministerstwa Kultury jest realizowana obecnie w sposób niezwykle znaczący. Spektakularnym i niewątpliwie historycznym wydarzeniem pozostanie pozyskanie dla potrzeb na własność naszego narodu bezcennych dzieł kolekcji Czartoryskich. Ale są także inne sukcesy, mniej lub bardziej spektakularne, związane choćby z katalogowaniem nowych pomników historii, śladów polskiego dziedzictwa kulturowego. Zarazem, jak wiemy doskonale, ministerstwo musi zmagać się z wydarzeniami, które odbierają kulturze jej sens, odbierają jej godność, sprowadzają, przepraszam za określenie, do wymiaru kloaki, szamba, to osławione kryminalne wręcz występki twórców i odtwórców choćby takiej, przepraszam, klątwy. W tej chwili na scenę bitwy o kulturę popularną wkroczyli upolitycznieni aktorzy i piosenkarze, a z drugiej strony politycy próbujący swoich zdolności aktorskich. Pewien aktor tak zwanego młodego pokolenia kpił jakiś czas w sposób niewybredny na gali rozdania polskich orłów. Z, cytuję, gorszego sortu Polaków, Wałęsy, opony, tu polewa. Tymi dowcipami, w cudzysłowie, część widowni rozśmieszył, część natomiast zbulwersował. Problemem było to i jest to, że tego typu dowcipy nie są kwestią dobrego czy złego smaku, ale są wyrazem cynizmu wobec ludzkich tragedii. Z drugiej strony politycy tak zwanej opozycji totalnej przekonują nas, że nawet na trumnach można, a ich zdaniem wręcz należy, grać o tron. Talentów aktorskich musiał pozazdrościć specjalistom od tej bulwersującej maskarady prezydent miasta Opola. Kilka tygodni przed planowanym festiwalem, na polecenie władz miasta, właściciel amfiteatru, w którym miał się odbyć festiwal, nie wpuścił na jego teren ekip technicznych Telewizji Polskiej, które miały rozpocząć budowę estrad pod imprezę planowaną na 9 czerwca. Najpierw nastąpiła blokada działań, a potem wyjaśnienie udzielone ustami rzeczniczki prezydenta miasta Opola. Powodem tej sytuacji, jak powiedziano, jest niewywiązywanie się telewizji z zapisów umowy. Niemożność zrealizowania niniejszej umowy wynika choćby z faktu, że z udziału w 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej wycofała się Maryla Rodowicz, a do zorganizowania jej złotego jubileuszu w umowie zobowiązuje się telewizja. Publiczne wycofanie się wielu artystów z udziału w festiwalowych koncertach obniżyłoby znacząco rangę festiwalu. Podtrzymuję jednocześnie, oświadczył prezydent miasta Opola, chęć współpracy z Telewizją Polską przy przygotowaniach do 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w nowym terminie i na nowych zasadach. Przyznam się, proszę Państwa, że w moim odczuciu ten komunikat jest absolutnie genialny i zdecydowanie bardziej zabawny od gali polskich orłów i dowcipów serwowanych na tejże gali. Tym razem na scenie pojawił się nowy aktor, zarazem polityk, który domaga się od telewizji, by ta przymusiła artystkę do celebrowania przez nią jej jubileuszu. Tym samym, zauważmy, prezydent miasta odmawia artystce i artystom samodzielnego decydowania o swoich występach. Odbiera im prawo decyzji i wolności, natomiast przymusza
organ państwowy do egzekwowania umów i roszczeń. Miłosiernie jednocześnie proponuje chęć współpracy na nowych zasadach. Nie określa jednak tych zasad. I tutaj rodzi się pytanie, czy nie prościej napisać zgadzam się na współpracę na nowych warunkach, to znaczy o ile sam zaśpiewa. Wszak śpiewać każdy może. Być może może, ale czy musi? Był to felieton Myśląc Ojczyzna, mówił do nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Daj pani co dzień promyk słońca i pozwól śpiewać nową pieśń. Ach, nie jest przecież moją winą, że kocham życie aż do łez. Bo kochać życie nie jest grzechem i nie jest zdradą twoich praw. Więc daj mi, panie, trochę szczęścia i obym zdrowy był, to spraw. Pozwól mi, panie, zostać sobą, żebym nie musiał kogoś grać. No i nie uczyń mnie żebrakiem, którego na nic nie jest stać. Nie proszę cię o rzeczy drobne.